artystę Jerzego Kobera. Artysta rzeźbiarza, który przyjechał ze swoją sztuką z Cieszyna. Dobrze. Ukończył najpierw liceum Kenara w Zakopanem, potem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem pracowni Stanisława Pulona. Jest współzałożycielem grupy Kim Jesteś i z tą grupą rzeźbiarską organizował wystawy w kilkudziesięciu galeriach, salonach sztuki na terenie Polski. No jest oprócz tego adiunktem na Uniwersytecie Śląskim w filii cieszyńskiej i tam w Katedrze Wychowania Plastycznego. Widzę brawa. Adiunktem od niedawna. Już starczy. 6 lat. Jeszcze raz. Jest mi ogromnie miło, że właśnie w Małej Galerii i za pośrednictwem Małej Galerii będzie możliwość w ogóle zapoznania się z rzeźbą pana Kobera. I ponieważ wystawa jest wspólną i Związku Polskich Artystów Plastyków i Rady Spraw Artystycznych, ja poproszę prezesa o kilka ciepłych słów, a zarazem kolegę z grupy, pana Andrzeja Szarka. Dziękuję Państwu, żeście przybyli, ponieważ ja wiedziałem, że przybędziecie, a to, że... proszę? W gazetach pisali, właśnie tutaj opowiadam. Ale to, że jest to piękna i znakomita wystawa, to Państwo zobaczycie zaraz, jak przestaniemy ją dać i prezentować to wszystko. Ja chciałbym, ponieważ znam Jurka takiego, bo razem żeśmy do Kenara chodzili, potem na Akademię Sztuk Pięknych, czyli w zasadzie jego życiorys, jeśli bym słyszał, a właściwie trochę słyszałem, to tak jakbym swój życiorys przypominał sobie. I dlatego chciałbym powiedzieć coś poważniejszego, ponieważ Jurek zupełnie nie jest poważnym facetem. Znaczy, poważnym jest w sztuce, a niepoważny jest poza sztuką. Pewnie dlatego w domu jest niepoważny. Jak wchodziliście, to zobaczyliście taki plakat na drzwiach, gdzie jest taki drogowskaz. Ja myślę, że Jurek, gdyby go przyrównać do właśnie czegoś, do jakiegoś znaku plastycznego, to na pewno do takiego drogowskazu, który wskazuje drogę po prostu. Chciałbym przeczytać Wam fragment jego myślenia, bo chyba to jest najbliższe temu, co on robi. Także bardzo proszę o wysłuchanie, dobrze? Przez człowieka. Człowieczeństwo utożsamiam z potrzebą piękna. Bardzo istotny jest dla mnie problem skali, relacji, jaka zachodzi między rzeźbą a jej potencjalnym odbiorcą. Stworzenie swoistego spektaklu, w którym widz może podejść do Łazarza, podtrzymać opadające ciało Chrystusa, czy też towarzyszyć pokutującej Marii Magdalenie. Sprowokowanie tak intymnych sytuacji wymaga moim zdaniem naturalnych proporcji ludzkiego ciała. W przeskalowanym świecie zarówno w jedną, jak i w drugą stronę łatwo można popaść w produkcję przedmiotów lub tworzenie sztuki nieludzkiej. Chciałbym odrzucić krzyk i agresję na rzecz donośnego szeptu, odbieranego w umiejętnie wywołanej ciszy. Taka cisza jest możliwa do osiągnięcia przy obcowaniu ze sztuką ważną, nie będącą tylko dziełem przypadku czy efektem zabawy plastycznej. Ktoś powiedział, że człowiek brzmi dumnie. Moim zdaniem człowiek brzmi skromnie. Za chwilę, znaczy od razu przeczytam Wam następny fragment, który mówi o Łazarzu. Ponieważ
to, co ja czytam, dotyczy tych właśnie rzeźb, które tutaj widzicie, dlatego jest to bardzo ważne. Wskrzeszenie Łazarza. Był pewien chory Łazarz z Betanii. Ta niezwykle uboga charakterystyka postaci, a właściwie jej brak prowokuje do zastanowienia się nad wagą wydarzeń z nią związanych. Wiemy, że żył, umarł, został pochowany i wskrzeszony. Młody mężczyzna, bez twarzy, symbol życia przerwanego w kulminacyjnym momencie życia niespełnionego. Mimo egzotycznie brzmiącego imienia, jego los, los beznadziejnie chorego człowieka nie jest nam obcy. W fakcie wskrzeszenia zawarty został ogromny ładunek nadziei. Łazarz jako człowiek w znaczeniu uniwersalnym otrzymuje ponownie czas i od tego, jaką wypełni go treścią, zależeć będzie wartość jego życia. Jest osobą powracającą, kimś, kto przekroczył próg wieczności i musiał się cofnąć do pozostawionej, wydawać by się mogło na zawsze rzeczywistości. Czy potrafił się w niej odnaleźć? Tego nie wiem. Pojawia się nagle i tak samo znika. Obdarty ze swej historyczności, w chwili wskrzeszenia, staje się odtąd człowiekiem współczesnym. Ta wspaniała rzeźba jest tutaj, zobaczcie ją Państwo przy schodach, za chwileczkę jest. I na zakończenie chciałbym jeszcze przeczytać zakończenie tej pracy, którą Jurek mi ofiarował. Najważniejszy jest brak pewności, znajdywanie takich powodów do pracy, które wcale nie dają gwarancji powodzenia. Poruszając się w gmatwaninie norm, mód i tendencji, trzeba pozostać wiernym samemu sobie, narażając się nierzadko na wymowną obojętność. Poprzez wybrane przykłady usiłowałem określić zakres poszukiwań i charakter moich spotkań ze świętością. Każda następna rzeźba może stać się ku temu okazją. Wyrwanie z przeciętności wymaga wielu rezygnacji. Stanowi koronę cierniową człowieka, ale tylko podejmując ten wysiłek można doznać aktu podniesienia. Wydaje mi się, proszę Państwa, że jak przeczytałem te bardzo ważne myśli Jurka, to teraz rozumiecie, dlaczego mówiłem o drogowskazie. Dziękuję. Ja teraz mogę? Ja, żeby się nie powtarzać, to może tylko powiem, że skończyłem liceum Kenara, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Jestem współzałożycielem grupy Kim Jesteś, właśnie między innymi z Andrzejem Szarkiem i Cześkiem Podleśnym. Wystawialiśmy się razem na terenie całego kraju. I dzięki temu poznałem panią Alę w Nowym Sączu. Poznałem galerię w Nowym Sączu. No i dzięki temu wszystkiemu, tej całej drodze, zaowocowało to tą wystawą tutaj w Nowym Sączu, w tym miejscu. I z tej wystawy się bardzo cieszę. Ona jest ważna z wielu powodów, a chyba najważniejszym powodem jest to, że odbywa się w mieście, w którym między innymi urodził się Andrzej Szarek. Ja ze swojej strony serdecznie Ci gratuluję. Bardzo się cieszę, że właśnie w mojej galerii mogłeś pokazać to, co widzimy. Życzę wielu sukcesów. Chciałbym w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu podkreślić to wszystko, co tu już było powiedziane, prawda? Żeby się nie powtarzać, ale pogratulować młodemu artyście. I nawiązując do tego komentarza bezcennego, który właśnie tutaj prezes nam przeczytał, rozumiemy tę sztukę, bo ona jest komunikatywna. W przeciwieństwie do często jego wytworów, prawda, które są śrubki i tak dalej, malutkie miniaturki albo wielkie blachy i tak dalej, prawda, bo to jest nowoczesność pod Kenara i tak dalej, bo nie pod Kenara, tylko pod Hasiora ze szkoły Kenara, prawda? To ta sztuka, powiedzmy sobie, jest komunikatywna i to jest, powiedzmy sobie, dla reprezentanta dawniejszego pokolenia, prawda, sprawa istotna. Serdecznie gratuluję, życzę dalszych sukcesów i cieszymy się bardzo z poznania artysty Nowy Sącz. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć,
nawiązując do tego, do tej komunikatywności sztuki. Ja myślę, że jego sztuka może dlatego nie jest taka komunikatywna, bo posługuje się śrubkami, blachami, drutami, których tak mało mamy wokół w dzisiejszych czasach. Tradycyjnym zwyczajem trącnijmy się jajem. Niechaj żyje, niechaj żyje, niechaj żyje nam. Tradycyjne starofolskie 100 lat.